Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Angelika i zapraszam Was do spędzenia tego dnia ze mną. Wybraliśmy się dzisiaj na wycieczkę z racji tego, że jest niedziela i jest bardzo ciepło, 18 stopni, więc jak na Szkocję na tą porę roku to naprawdę jest mega ciepło i sobie właśnie schodzę takimi schódkami w dół i zaraz Wam pokażę coś fajnego. Przyjechaliśmy sobie nad morze, na wyspę Kramont, na spacerek. Zaraz Wam pokażę tą wyspę, zobaczymy, czy będzie można na nią wejść, czy nie. A tutaj mamy taką małą przystań do łódek. No i jak widzimy, chyba jest odpływ. Także, no jeszcze tutaj woda jest, ale pewnie za chwileczkę będzie tutaj totalnie sucho. Bardzo klimatyczne miejsce. Byłam tutaj na początku mojego życia w Edynburgu. Także przyjechałam, zobaczyłam, zakochałam się i od tamtej pory bardzo często przychodzimy tutaj, przyjeżdżamy na spacery. To miejsce jest około 15 minut od naszego domu, także bardzo blisko. I tutaj, jak widać, możemy podziwiać samoloty, które właśnie będą lądować na edynburskim lotnisku. Wychodzi słoneczko, ale też wieje. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać i nie będzie tutaj nic zakłócało. Podłączyłam sobie mikrofon, także tak. Zaraz Wam pokażę tą wyspę. No, ale jest klimacik. Idziemy sobie właśnie na lody kupić śmietankowego jakiegoś z wafelkiem. Okej, tam jest już wyspa. Wyspa Kramont. Jedna z 17 w Szkocji, na którą można wejść, jeżeli jest odpływ. I teraz Wam pokażę. Tak wygląda, kiedy jest przypływ i ta wyspa jest odcięta od brzegu. A tak wygląda, kiedy jest odpływ, nie ma wody i tutaj można sobie na nią wejść. Mamy też tutaj rozpiskę z datami i z godzinami, kiedy jest bezpiecznie wejść na nią. I na przykład dzisiaj 24, od 2:25 do 4:15 jest bezpiecznie sobie na nią wejść. No w tej chwili niestety jeszcze nie jest, chociaż już jest coraz mniej wody i Wam to pokażę. No ale jeszcze przejścia tam nie ma. Byłam tam dwa razy na tej wyspie. Ciekawe doświadczenie, wcześniej mi nieznane właśnie takie połączenie wyspy z lądem, więc coś fajnego. Tutaj jak widzicie jest plaża, tutaj normalnie zaczyna się już wejście do morza, no ale ta woda nam ucieka, więc idziemy sobie o tutaj takim przejściem i zaraz Wam pokażę, jak tam wygląda dalej. No i leci kolejny samolot. Gdzie lądować? O, tutaj możemy zauważyć właśnie, jak woda sobie płynie. Tam dalej, w oddali, słabo to troszeczkę widać. Są trzy mosty, bardzo słynne w Edynburgu, które właśnie łączą Edynburg z północną stroną Szkocji, na którą możemy sobie przejechać właśnie do tamtych miejscowości, które mamy tutaj widoczne. Tutaj już nie widać morza, już można sobie swobodnie wchodzić. Jak widzimy, ludzie już tutaj sobie spacerują. No i idziemy dalej. W ogóle tutaj widać i mnie to bardzo zaskoczyło, jak wiele ludzi sami przychodzi, psy sobie biegają bez smyczy. Bardzo mnie to zaskoczyło, jak przyleciałam tutaj 7 lat temu, bo jednak w Polsce pies spuszczony ze smyczą no nie jest takim, jakby powiedzieć, no codziennym widokiem. Zawsze jest jakiś, no, że lepiej na smyczy go prowadzać, a tutaj właśnie ta otwartość i to, że te pieski sobie tak biegają,
nie gryzą się ze sobą, nie atakują ludzi, jest naprawdę wszystko przyjazne, więc jak najbardziej fajne. O, a tutaj kolejny leci sobie jakiś burek. No, także idziemy dalej. Już odeszliśmy sobie od brzegu. No i już tutaj doszliśmy, słuchajcie, do tej samej, tak, czyli też mamy tablicę informacyjną właśnie, o której można sobie bezpiecznie zejść. No i teraz zaczyna się po prostu na najlepsze. Spójrzcie sobie na to. Ja już nie będę schodzić, ale właśnie tak jak tutaj ta pani idzie, można sobie tędy dojść. I tutaj, jak widzicie, to wszystko jest normalnie przykryte wodą. I nie można po prostu tędy wejść. No a teraz podczas odpływu już połowa drogi na wyspę jest odkryta, także można sobie przejść i iść na wyspę. Jak dla mnie to miejsce jest zawsze must have do zobaczenia, będąc w Edynburgu. Także zawsze jak do nas ktoś przyjeżdża, to właśnie jak planujemy, to właśnie zawsze jak ktoś u nas pierwszy raz bywa, to zazwyczaj jak planuje, co pokazać właśnie w Edynburgu, no to zawsze jest to miejsce na naszej liście do miejsc do zobaczenia, bo naprawdę ma swój fajny klimat, jest urokliwym miejscem i bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać. Okej, na wyspę się nie udało dojść, ale teraz idziemy sobie na spacerek w takich okolicznościach. Tak, idziemy sobie ścieżką wzdłuż rzeczki. Za tymi krzakami jest rzeka, a my sobie idziemy tutaj. Ja już wiem, gdzie dojdziemy, bo już tam byłam. Więc bardzo fajne miejsce na spacerek. I zaraz Wam pokażę, co jest tutaj na końcu. Tak w ogóle bardzo lubię Edynburg za te miejsca właśnie takie jak te. Zobaczcie, taka, że tak powiem, dzicz w środku miasta. Można sobie bardzo łatwo znaleźć takie miejsca tutaj u nas, bo ich jest naprawdę bardzo dużo. No i odpocząć od tego zgiełku miasta, wyciszyć się, zażyć tej natury. Także naprawdę jestem wdzięczna za takie miejsca jak tutaj te, które mogę sobie podziwiać. Jest już tutaj wzburzona rzeka. Wzburzona rzeka. No, nie po błocie. Jeszcze teraz mi tak przyszło do głowy, bo właśnie mijałam sobie dwie rodzinki i od samego początku mnie to urzekło i cały czas mnie to urzeka ta mentalność tych ludzi. Mimo, że się nie znamy, mimo, że jesteśmy dla siebie totalnie obcy, to zawsze na tej trasie, jak się mijamy, to zawsze jest hi, how are you? Takie, wiecie, zaczepne rozmowy, takie oczywiście w miłym stylu. Także naprawdę bardzo mi się to podoba. Te takie uśmiechy bez powodu. I naprawdę w takich momentach widać, jakie to jest miłe i ile nam to po prostu daje. Takie właśnie bezinteresowna wdzięczność, bezinteresowny szacunek, który dajemy i sami bierzemy dla siebie, także chciałam na to zwrócić uwagę, że jest tutaj to bardzo, bardzo popularne i codziennością. No, jak widzicie, jest to bardzo też popularne miejsce, bo no, idą tam tłumy ludzi. Dzisiaj moim kompanem do podróży jest moja córeczka Lileczka, także za rączkę z mamusią wszędzie chodzi, nie opuszcza mnie na krok. Idziemy sobie zobaczyć, co tutaj jest. Ten szum po prostu, coś wspaniałego. Ja Wam jeszcze nie mówiłam, ale Lileczka zaczęła też zajęcia po szkole. Chodzi na acrodance. Będzie się uczyć gwiazdy, którą usilnie próbuje zrobić w domu, jednak jej nie wychodzi, więc poszła sobie na zajęcia, gdzie ją tego po prostu nauczą. Oprócz tego chcę jeszcze chodzić na jedne zajęcia taneczne, także no,
niech rozwija swoją pasję. Już dochodzimy do miejsca, do którego chciałam właśnie dzisiaj Was zabrać. Także już widzę i właśnie chyba wychodzi słoneczko, także może będzie fajne światło, żeby Wam pokazać piękny wodospad. I już jesteśmy. Już sobie idziemy zobaczyć, co tutaj pięknego mamy. Są to stare ruiny. Proszę, idziemy. Tutaj statki przewoziły z Rosji żelazo. I to było serce przemysłowe właśnie miejsca Kramont. A tutaj mamy wodospad. Oczywiście można by iść dalej i dalej, bo ta dróżka naprawdę kończy się. Oczywiście można by iść dalej i dalej, bo ta dróżka się jeszcze nie kończy. Jednak my już wracamy. Lecimy do domu, jakieś zakupy, obiadek i będziemy się nudzić przez resztę niedzieli w domu. I te kolory liści mówią już samo za siebie, że kochani, zaczęliśmy jesień. Także zmiana pory roku, zmiana. Będzie kolorystyki na bardziej żółte, pomarańczowe, czerwone, więc tak, jesień nadeszła i zmiana. O, a tutaj jak Wam pokazywałam te ruiny, to właśnie coś takiego jest. No, naciśnij. Kucie żelaza. Byliśmy też właśnie w muzeum, tutaj mogliśmy dowiedzieć się różnych informacji na temat tej alabioski Kramont. No i dla dzieci w tym muzeum jest taka atrakcja, żeby właśnie szukać różne myszki, które są skryte. No i znalazłyśmy, Lidia dostała naklejkę. Bardzo mi się podoba w Szkocji to, że wiele muzeów jest po prostu bezpłatnych i można tam wchodzić i sobie zwiedzać takie miejsca. Jeśli jeszcze chodzi o muzeum, to właśnie na mnie bardzo duże wrażenie zrobiło, że Muzeum Narodowe w Edynburgu, bardzo duże muzeum, jest bezpłatnym miejscem do zwiedzania, także nie trzeba kupować biletu, a można sobie iść i naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy obejrzeć. Są tam też różne atrakcje dla dzieci, więc te dzieci tam chętnie chodzą i naprawdę jak Wilka była młodsza, to no bardzo często, kiedy nie było dobrej pogody, żeby sobie gdzieś chodzić po dworze, a nie chcieliśmy siedzieć w domu, spotykałyśmy się z koleżankami w tym muzeum i myślę, że kiedyś Was też tam zabiorę, pokażę, bo naprawdę miejsce jest warte odwiedzenia i bardzo ciekawe, no jest bezpłatne. Mnie się muzeum zawsze kojarzyło z czymś, co niechętnie chodziłam, bo mnie to nie interesowało. A tutaj właśnie pierwszy raz jak poszłam 7 lat temu, tak zmieniłam kompletnie zdanie na ten temat, więc chodzę, korzystam i polecam. Jak widzicie, trochę mnie zadyszka wzięła, więc jest to na pewno dobry pomysł na tym, żeby teraz popracować nad wydolnością organizmu. Oczywiście w ciąży się rozciągałam, ćwiczyłam, po ciąży trochę przystopowałam, a teraz jest czas, żeby wrócić na pełne obroty, zacząć ćwiczyć nad tą właśnie sprawnością i wydolnością. Wracając do domu, przypomniało mi się, że jest tutaj Laurisson Castle.
Także Wam pokażę. Już nie będę tutaj długo, bo dzieciaki głodne i już koniecznie do domu chcemy. Ale tak, korzystając z okazji, że było miejsce parkingowe na niewielkim tutaj parkingu, lecimy. Chciałam Wam pokazać ten piękny zameczek. Idę sobie właśnie z parkingu tutaj w stronę zamku. No i mijam piękne ogrody. Zamek jest chyba, wejście na zamek i zwiedzanie jest chyba w grupach płatne, aczkolwiek właśnie wejście sobie na sam teren jest bezpłatne, także można w ten sposób sobie wejść i zobaczyć, pooglądać, pospacerować w takich pięknych okolicznościach. Tutaj widzę, jest kawiarnia, można sobie coś kupić, zjeść, usiąść. No, jeśli lubicie właśnie takie tego typu miejsca, no to jak najbardziej Wam polecam. O, tutaj chyba pani wyszła z pieskami na spacerek. Mówiłam Wam, że w Szkocji bardzo dużo ludzi tutaj właśnie sobie wychodzi z pieskami na spacerki, bez smyczy. No tutaj akurat są na smyczy, ale jest to bardzo popularne i zabieram te psy po prostu wszędzie. O, tutaj jest, zaraz zobaczymy. Tak, jest możliwość zwiedzania dla dorosłych za 8 funtów, zamknięte w poniedziałki. Możliwość też tutaj rodzinnych wycieczek. Także jeśli ktoś z Was będzie kiedyś zainteresowany przyjechać do Edynburga, odwiedzić mnie, to również może sobie odwiedzić tutaj to miejsce. A ja już Wam pokazuję, jak wygląda to z zewnątrz. Idę. Tutaj ludzie grają sobie w bóle. To też mnie zawsze tak właśnie niesamowicie cieszy, że no, ci starsi ludzie tutaj żyją, po prostu spotykają się, są aktywni. Bardzo mi się to podoba i naprawdę jest to godne do naśladowania. O. A tam już za ogrodem jest morze i tutaj jest ta wyspa, którą... tutaj jest ta wyspa, którą Wam pokazywałam w dzisiejszym odcinku. W Szkocji jest naprawdę bardzo dużo miejsc tego typu, jakieś zamki, parki, miejsca takie właśnie, które no, cieszą się popularnością. Ludzie to po prostu zwiedzają, odpoczywają w ten sposób, relaksują się, więc naprawdę jest tutaj co robić, jest coś, co zwiedzać po prostu, więc tylko czas i chęci, no i można eksplorować świat. Kto zgadnie, co jest w tym domku, ręka do góry, bo moim zdaniem są tutaj toalety. Zaraz się o tym przekonamy, czy tutaj są toalety. Proszę Państwa. Tak jest, toalety. Toalety w takich miejscach publicznych, użytku publicznego są bezpłatne, co jest też miłym zaskoczeniem dla ludzi przyjeżdżających z Polski, ponieważ będąc ostatnio w galerii przy dworcu w Poznaniu ze skorzystaniem toalety zażyczyli sobie 3 złote. No także tak, bezpłatna toaleta to jest po prostu no, wskazane.